Także na pewno tutaj jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osobników martwych. W jednej butelce, mimo że one się mieszczą na jednej dłoni, tak naprawdę powiedzielibyśmy, że tutaj praktycznie nic nie ma. Dokładnie. I to jest właśnie ta skala. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Szukam w lesie z, a dzisiaj moim gościem jest doktor nauk biologicznych Krzysztof Kolenda z Uniwersytetu Wrocławskiego. Cześć Krzysiek. Cześć. Słuchajcie, Krzysiek od 2018 roku prowadzi badania tutaj w lasach wokół Wrocławia. Badania dotyczące wpływu zaśmiecania naszego środowiska na lokalną faunę. I to jest dla mnie, Krzysiek, fenomen, bo z tego, co jakby znam, że tak powiem, rynek, to chyba badań na ten temat nie ma zbyt wiele, prawda? Tak, to prawda. My też byliśmy zaskoczeni tym, że tych badań nie ma zbyt wiele, chociaż jeśli podzielilibyśmy sobie śmieci na różne grupy, no to znajdują się naukowcy, którzy prowadzą takie badania na temat poszczególnych rodzajów śmieci. My się skupiliśmy konkretnie na butelkach i puszkach, czyli na tych opakowaniach po napojach, czy ewentualnie jeszcze po jedzeniu. Czyli de facto też na tym, czego jest najwięcej w lasach naszych. Czego jest najwięcej, tak. I to razem z moim studentką zrobiliśmy taki przegląd literatury w ogóle światowej i okazało się, że tych artykułów jest mniej jak 50. W ogóle. No to rzeczywiście niewiele. Dla przykładu mogę tylko podać, że w samym 2021 roku artykułów o wpływie mikroplastiku na organizmy żywe opublikowano kilka tysięcy. O matko, no to widzicie. Oczywiście mikroplastik też jest ważnym tematem, ale widać ten deficyt rzeczywiście badań. Pójdziemy dzisiaj do lasu poszukać przede wszystkim pułapek. Niestety często śmiercionośnych pułapek. Także chodźmy. I zobaczmy, co możemy zobaczyć. Krzysztofie, dobra, to opowiedz może nam trochę o Twoich badaniach terenowych w lesie. Co sprawdzaliście i co z tego wyniknęło, że tak powiem? Postanowiliśmy przyjrzeć się jednemu rodzajowi śmieci, czyli opakowaniom po napojach. To były butelki, puszki, no i założyliśmy, że też mogą być kartony po sokach, ale tych jest naprawdę niewiele. No i naszym zadaniem było zebranie tych otwartych, czyli nie zbieraliśmy tych, które są zakręcone. No i przewoziliśmy do naszej pracowni, gdzie po tym przyglądaliśmy się zawartości tym pojemnikom, ale też notowaliśmy cechy pojemników, czy obecność szyjki, z jakiego jest materiału, koloru, no po to, żeby zobaczyć, które cechy będą wpływały na to, że ginie więcej lub mniej bezkręgowców. Czyli zabraliście puszki, butelki, zanieśliście je do miejsca badań, do laboratorium, sprawdziliście, co tam jest i co z tego wyniknęło. No, okazało się, że tych śmieci jest bardzo... Znaczy, śmieci jest dużo. No, ale zmierzam do tego, że zebraliśmy niespełna 1000 odpadów, a martwych zwierząt w nich ponad 10 tysięcy było. Także 10 tysięcy? 10 tysięcy, także... A jakich? Właśnie o to może Cię od razu zapytam, jakie według Twoich obserwacji, badań i doświadczenia, jakie zwierzęta najczęściej giną w takich... Według badań takich terenowych najwięcej jest bezkręgowców. No one są małe i są w stanie łatwo, znaczy jest im łatwo, stosunkowo łatwo wejść do takiego pojemnika, więc ich jest najwięcej. Wśród bezkręgowców bardzo dużo jest chrząszczy, muchówek, tu wśród muchówek są to przede wszystkim larwy. Stosunkowo dużo było też mrówek i pajęczaków. I tutaj mówiąc o martwych, to przede wszystkim były kosarze. No i co już może było dla nas mniej zaskakujące, były też kręgowce. I znaleźliśmy zarówno przedstawicieli płazów, gadów i ssaków. W ogóle taki rekord opublikowany dotyczący maksymalnej liczby małych ssaków w jednej butelce. To była plastikowa butelka dwulitrowa, czyli taka powiedzmy jak po Coca-Coli. Było 54 martwe ssaki w jednej butelce. 54 martwe ssaki w jednej butelce. Można sobie wyobrazić, że jeśli tych butelek było dużo w okolicy, no to zagęszczenie ssaków też duże, no to tam śmiertelność może być naprawdę wysoka. My w Polsce najwięcej mieliśmy 13 albo 16. To jest butelka po wódce, czyli taki klasyk w lasach, szklana. Spróbujemy teraz coś z niej wydobyć. Jest, tutaj mamy chrząszcza z rodziny omarlicowatych. Proszę. I też niestety już... A to są jakieś skulice czy coś? Tak, no. Mówiliśmy o tym, co najczęściej wchodzi do tych śmieci, ale może powiesz trochę jakby o tym w ogóle dlaczego wchodzą one do tych naszych śmieci. Na pewno część zwierząt wchodzi tam zupełnie przypadkowo. Możemy założyć, że na pewno są takie, które wchodzą, bo są zwabione resztkami napoju. No, jeśli mamy napój słodki, to te resztki będą przywabiały grupy organizmów, na przykład roślinożernych. No ale jak obkleją się,
tym słodkim czy wodą, to trudno jest im wyjść. No i właśnie. Zaczynają, no i giną. Więc takie organizmy będą przywabiały kolejne, na przykład te, które się żywią martwymi organizmami, okay. To mogą być nekrofagi, czy w ogóle te zwierzęta, które jeszcze żyją, mogą przywabiać drapieżniki, na przykład chrząszcze biegaczowate, które też są jedną z takich dominujących grup, właśnie, które giną w śmieciach. Znajdywaliśmy też mrowiska w pojemnikach, mrówki. Znalazły sobie takie mikrosiedlisko dla siebie dogodne. Niektóre zwierzęta wykorzystują też pojemniki jako miejsce rozrodu, no bo okay. To też znowu jest miejsce teoretycznie względnie bezpieczne. W ogóle w krajach tropikalnych takie butelki czy puszki są świetnym miejscem dla rozwoju komara tygrysiego, czyli tego, który przenosi chociażby wirus dengi czy żółtej febry. I w ogóle uważa się, że jest to jeden z takich głównych czynników, który prowadzi do rozprzestrzeniania się tego komara, nie tylko pojemniki, ale też na przykład jakieś opony, czy w ogóle śmieci, które zostawiamy, w których gromadzi się trochę wody. Zobaczcie. Tam nie ma jeszcze drapieżników, więc te larwy spokojnie komarów się mogą tam rozwijać. Słuchajcie, to co tutaj mówimy też o tym, jak zwierzęta wykorzystują nasze śmieci, to oczywiście cały czas nie jest absolutnie powód, żeby te śmieci w lesie zostawiać. Po prostu zwierzęta się muszą adaptować do tego, co w środowisku swoim spotykają, ale to nie oznacza, że to jest dla nich zawsze dobre. No muszą sobie jakoś radzić. Dobra. Możemy zobaczyć tutaj w tej butelce. Tutaj mamy odchody ślimaków. O proszę. To by znaczyło, że... A zresztą ślimaki też są dosyć liczne w pojemnikach, dosyć licznie giną. Udało nam się w ogóle tutaj w jednym z wrocławskich lasów znaleźć jakiegoś ślimaka, który jest znany tylko z kilku stanowisk w Polsce. O proszę. Nasz kolega malakolog nam oznaczył i okazało się, że rzeczywiście stosunkowo rzadki. Czytałem o czymś takim jak pułapka ekologiczna, nie? Jakbyś mógł wytłumaczyć, czym jest pułapka ekologiczna? To zacząłbym od tego, czym jest pułapka ewolucyjna. O pułapce ewolucyjnej mówimy wtedy, kiedy dochodzi do jakiejś właśnie takiej nagłej zmiany w środowisku, no spowodowanej działalnością człowieka. Na przykład pojawienie się worków foliowych w środowisku morskim i żółwie morskie, które żywią się między innymi meduzami. Aha. Dla nich taka foliówka jest potencjalną meduzą. No tak. Czyli dochodzi do tej zmiany, bo zamiast meduzy mamy foliówkę, ale żółw jeszcze o tym nie wie. No i jak zje tych foliówek kilka, to wydaje mu się, że jest najedzony. No ale de facto nie dostarcza żadnej energii swojemu organizmowi, no i może zginąć z głodu. Taką pułapką ewolucyjną okazały się też butelki po piwie, takie brązowe, niewielkie, które w Australii przypominały chrząszcza z rodziny bogatkowatych, który też jest wydłużony, stosunkowo duży i koloru takiego czerwonego czy brązowego No i teraz samcom chrząszczy wydawało się, że widzą duże samice. Aha, no i próbowały z tymi butelkami kopulować. Rozumiem. Teraz jak w takim bardzo ciepłym i dość suchym klimacie kopulowały przez kilka godzin, to były wycieńczone. A bezskutecznie, no, nie? Oczywiście bezskutecznie, więc one padały. No i albo ginęły, smażyły się na słońcu, albo nawet były jeszcze atakowane przez mrówki, które gdzieś tam żyły w okolicy. A pułapka ekologiczna, czy o pułapce ekologicznej mówimy w przypadku wyboru siedliska. Czyli taka butelka, tak jak mówiliśmy wcześniej, może być super mikrosiedliskiem, przynajmniej teoretycznie, bo mamy tam fajne warunki do rozmnażania, możemy tam polować. Jest bezpiecznie. Tak, jest bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. No ale w konsekwencji okazuje się, że mimo tego, że w okolicy są siedliska lepsze, my wybieramy to, no ale potem nie potrafimy z niego wyjść, dochodzi do jakiejś tam zmiany w tym siedlisku i giniemy. A czy jesteś w stanie, że tak powiem, zaryzykować jakieś takie określenie, wiesz, jaka jest skala tego zjawiska, w sensie, wiesz, ile tych zwierząt ginie w takich śmieciach? Jak sobie policzyliśmy, średnio 10 martwych bezkręgowców na butelkę, czy na pojemnik, o może tak, w tych lasach, średnio. Które badaliśmy, średnio. No a zbadaliśmy jakiś tam ułamek, więc pewnie to jest w samych lasach wrocławskich, to są pewnie miliony. Natomiast próbowano policzyć na dwóch wyspach, wyspach kokosowych i wyspach Hendersona, ile ginie krabów w takich pojemnikach, bo tam też zaobserwowano i sobie zrobiono tak, że wytypowano transekty, na których policzono pojemniki i policzono, ile tam zginęło krabów. Transekty to są takie obszary badań, tak? Takie wybrane pojedyncze obszary badawcze. I potem zrobiono ekstrapolację na całą plażę, bo to badano na plażach. To im wyszło, że rocznie ginie 500 000 krabów. Taka butelka może... Puszka, śmieć możemy generalnie. Zobaczyć, tak. Co szybko jest coś otwartego? Jasne, wejdźmy. Może ona zabijać się przez
Ja sobie odłożę statyw. Ona może zabijać przez wiele lat. I owszem, tam się stworzy jakiś ekosystem i tak dalej, ale to nie jest jednorazowa rzecz, nie? Że wejdzie tam 10 tak. owadów i jest po ptakach, że tak powiem. Dokładnie tak. Tylko, że to się przez lata dzieje, nie? Mhm. No i potem część tych owadów przecież się rozkłada. One mogą też być tak poćwiartowane, że my czasami w takiej ziemi nawet ich nie dostrzeżemy. Więc, no tak jak mówię, my obserwujemy tylko część tego, co tak naprawdę oferuje, w cudzysłowie, tak. nam butelka jako zagrożenie. Takie dzikie wysypiska, no. gdzie mamy gruz, szkło tak. i tak dalej, będzie zagrażało też zwierzętom jeszcze w inny sposób. To znaczy, moja koleżanka prowadziła badania na salamandrach plamistych w Bielsku Białej okay. i zaobserwowała, że w takich siedliskach, gdzie są leśne potoki, gdzie salamandra występuje, wśród których występuje, a są bardzo zanieczyszczone, tak jak tutaj widzieliśmy, okay. takim właśnie no. gruzem, szkłem, salamandry były strasznie pokaleczone. One chodziły po tym szkle, wręcz Aha. udało się sfotografować czy nagrać takie okazy okay. i one miały otwarte rany, nie miały palców czasami, albo kończyn w ogóle wręcz, czy właśnie jakieś ropienie, także no to zagrożenie ze strony śmieci jest bardzo, bardzo ciekawe, rozmaite. Co mówisz, bo często sobie wyobrażamy, że wiesz, kaleczą się tylko jakieś sarny, jelenie, dziki tak. i tak sobie wyobrażamy ten pokaleczone zwierzęta, a nie koniecznie płazy na przykład, No tak. Tutaj mamy taką typową zupę z bezkręgowców, one jest wymieszane z ziemią, teraz nawet tych skrzydełek nie widać, ale to są fragmenty między innymi właśnie chrząszczy i tutaj widzimy też larwy, prawdopodobnie jakiś muchówek. Dobrze, że to pokazujemy, bo to jest, wiesz, taka papka i taki przeciętny w cudzysłowie Kowalski, który to widzi na dnie butelki, no myśli sobie, no ziemia, nie? Nakapała ziemia, a to już jest mały cmentarzyk, tak, natomiast my właśnie coś takiego braliśmy pod binokular, oddzielaliśmy ziemię od zwierząt, no i potem próbowaliśmy się policzyć, ile tak naprawdę ich było, czyli jak mieliśmy odnóża, czy pokrywy, czy jakieś fragmenty bezkręgowców, to je łączyliśmy tak, żeby dowiedzieć matko, się, ile to tego jest, było. Stąd te badania. To są niezłe puzzle. Tak, i te badania dlatego trwały kilka lat. Tak. Na pewno są tutaj głowy chrząszczy. Fragmenty odwłoka. Tutaj mamy na przykład całego chrząszcza, ale on jest tak mały. No widzę, nie wiem, czy na kamerze to widać, ale ja widzę. No. No, także na pewno tutaj jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osobników martwych. Słuchaj, a jakbyśmy mieli powiedzieć na przykład, co taki przeciętny człowiek może zrobić, żeby jakby zmienić tą sytuację, dobra? Ja myślę, że przede wszystkim, no poza tym, że my nie będziemy śmiecić, to musimy edukować, bo ludzie nie są świadomi tak, problemu. Tak. Akcje sprzątania są fajne i ważne. To może być tak. zarówno jako edukacja, ale też no, częściowe, nazwijmy to, rozwiązanie problemu, to znaczy takie regularne sprzątanie będzie na pewno ograniczało liczbę śmieci w środowisku i to też pokazują badania, że tam, gdzie przez wiele lat jest taka akcja prowadzona, to po pierwsze śmieci jest mniej, no bo one znikają, wolontariusze je sprzątają, ale też zmienia się nastawienie społeczeństwa. Społeczeństwo widzi, że śmieci jest coraz mniej, widzi ludzi, którzy sprzątają. Skręćmy może tu, zobaczymy przy tym dużym dębie, czy czegoś jeszcze nie będzie. No i w ten sposób powoli, to nie jest tak, że zrobimy to w ciągu roku czy dwóch, ale takie badania, które trwały czasami nawet kilkanaście lat, właśnie pokazują, że jest to droga do, powiedzmy, częściowego sukcesu. Tutaj widzimy, mamy też jakieś pojedyncze szczątki, ale niestety poprzyklejane do środka. Tak, ale tak. tu mamy małą butelkę, taką po orążadzie pewnie. I druga butelka, zapewne po czymś chemicznym, dosyć stara. Zresztą podpis trucizna, no to po pierwsze już wiemy, że to jest tak. coś chemicznego. Śmieć, które się sam opisuje. tak, a po drugie na pewno bardzo stara. I masa ziemi w środku. O, mamy pierwszy fragment od jakiegoś chrząszcza. Więc jest szansa, że zaraz znajdziemy ich chrząszczy więcej. Tak, tutaj zresztą o. To mamy pokrywę od biegacza skórzastego, czyli gatunek chroniony z rodziny biegaczowatych. Bardzo duży chrząszcz. Myślę, że tutaj mamy znowu pokrywę. Nie pokrywę, przepraszam, to są przedplecza. Przedplecze od innego gatunku. Zaraz spróbujemy wyciągnąć być może kolejne. W ogóle to jest, wiesz, niesamowite, jaka tu jest różnorodność w tych butelkach tego wszystkiego, nie? Człowiek nawet nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, ale też
Ja nawet nie wiem, że coś takiego żyje w lesie i dopiero jak wyciągam to z butelki z tobą teraz, to widzę, nie? I się tego dowiaduję. Widać, że otwór jest niewielki i po prostu tak jak zwierzę było w stanie wejść, w zasadzie prześlizgnęło na styk, to się prześlizgnęło i wpadło do środka. No zaraz zobaczymy, czy to jest w ogóle niemożliwa rzecz. Niemożliwa rzecz, że nie jesteśmy świadomi, ile tego ginie tam. Cały czas wypadają kolejne, więc myślę, że tutaj przynajmniej kilkadziesiąt martwych mamy. Tutaj jest taka papka z liści. A powiedz jeszcze z takiej, że tak powiem, praktycznej porady. Jak znajdujemy w lesie takie butelki, to rozumiem, że warto je wytrzepać do cna, zanim je weźmiemy ze sobą. No tak, bo zakładając, że są tam żywe zwierzęta, to... A może tak być? A może tak być, bo tych zwierząt żywych znajdujemy też całkiem sporo. No chociażby te butelki z mrówkami. Ja tutaj absolutnie nie zachęcam do tego, żeby zostawiać śmieci w lesie, ale jak mamy takie morowisko i widzimy, że mrówki tam są, to lepiej je zostawić, bo po co brać i całą taką kolonię mamy zniszczyć. A propos butelek, jest ciekawy przypadek, to opisany też chyba w Australii, łabędzia, który wysiadywał butelkę. Prawdopodobnie pomylił z jajem. No u tej pary już nie doszło do złożenia jaja i do wysiadywania tego prawdziwego jaja, więc jakby nie było sukcesu rozrodczego w danym sezonie. To są pewnie jakieś tam totalnie pojedyncze przypadki, no ale to też pokazuje, że śmieci mogą oddziaływać w totalnie różny sposób na zwierzęta i to dla mnie to było takie bardzo zaskakujące, że... Czyli niekoniecznie wiesz, fizycznie, że je rani na przykład, ale blokuje możliwość rozrodu dokładnie na przykład. Tak, dokładnie tak to było. No. To wszystko, co tutaj widać, jasne, to jest gruz. Opona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Krzesło. No. I no, tak jak ci mówiłem na początku, to jest miejsce, w którym się rozmnaża traszka grzebieniasta, czyli gatunek ściśle chroniony, wymagający ochrony czynnej, gatunek naturowy, czyli chroniony w skali Unii Europejskiej. I gatunek, który znany jest m.in. z tego, że lubi dosyć czystą wodę. No tu jak widzimy nie ma już takiej możliwości, znaczy inaczej, na tym obszarze jest bardzo mało zbiorników, w których mogłaby się ta traszka rozmnażać, taki odpowiednik dla siebie, więc wybiera, czy inaczej nie wybiera, no, po prostu nie ma innego wyjścia. Zostaje w tych siedliskach, które kiedyś były cenne, kiedyś były fajne. Musi się dostosować. No jak długo? Zobaczymy, ale jest... No duże, duże prawdopodobieństwo, że za parę lat tego miejsca po prostu nie będzie, jeśli nie będziemy o nie dbali i kolejna populacja nam z miasta wyleci. No, to jest straszne. No i czasami tutaj, jak się przyjdzie w takim okresie jak teraz, to w tych oponach można znaleźć, albo pod oponami, małe właśnie traszki, które się już przeobraziły i sobie gdzieś tutaj żyją w okolicy. No mamy kubek po jogurcie, no po prostu. No jest to wszystko, naprawdę. No. To, ja, tak jak szukam w lesie tych różnych rzeczy, to znajduję. I są opony, i są jakieś części od tam jakiś kineskop czy coś takiego. Tak. Jakaś podeszwa, butelki, kubki. Osłonki od doniczek. Styropian, folie, czyli to czego jest najwięcej. No mamy krzesła ogrodowe. No i gruz, nie? Ewidentnie ktoś przyszedł i celowo... Tak. No to nie są śmieci, które się tu przypadkiem znalazły, nie? No i tym bardziej jesteśmy też w środku lasu, więc jakby, tak jak mówisz, przypadkiem tutaj się znaleźć nie mogły. Słuchajcie, kończymy powoli nasz spacer po lesie z Krzysztofem. Udało nam się znaleźć kilka butelek z ciekawą zawartością i mam nadzieję, że udało nam się też pokazać wam, przekonać was, że w takich butelkach, de facto w śmieciach, puszkach nie znaleźliśmy dzisiaj wiele, ale myślę, że to jest podobny problem, prawda? Puszki czy butelki to nie ma żadnego znaczenia. Tak wiele zwierząt tam ginie, których nawet nie dostrzegamy, po pierwsze dlatego, że te śmieci są małe, ich nie dostrzegamy, a po drugie, że często ich zawartość kojarzy nam się po prostu z kubką gleby ziemi i nie wiemy nawet, co tam jest. A skala zjawiska jest naprawdę olbrzymia. Możemy mówić o tysiącach, a nawet być może milionach ginących zwierząt w ten sposób. Także nasz przekaz na koniec chyba, Krzysztofie, byłby taki, żeby po prostu nie wyrzucać się. No po pierwsze chyba nie wyrzucać, ale też w miarę możliwości zbierać, bo można ze sobą zabrać chociaż jedną, dwie butelki. Czasami to może uratować setki istnień. Tak jest. A często nawet jak nie mamy gdzie zabrać ze sobą, to też nie trudno znaleźć jakąś jednorazówkę w lesie, tam napakować kilka. To jest problem. To... I po prostu wyrzucić do jakiegoś kosza już gdzieś w trakcie
trakcie naszej drogi powrotnej. Jeszcze jedna ważna wiadomość na koniec. Nazbieraliśmy śmieci. Krzysztofie, może pokaż, ile mamy. Tak. Nie mamy. Jest może tego bardzo dużo, ale jest... Mamy zebrany worek. Ale jest zebrany ciężki worek i zawsze coś do przodu. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Tym lasem.